Cześć, tu Ola. Czy już posprzątaliście swój pokój? Tak, wiem, może sprzątacie go codziennie, ale mam na myśli takie specjalne, świąteczne sprzątanie. U nas w domu zawsze przed Wielkanocą robimy wielkie porządki. Mama myje okna, a tato zakłada świeżo uprane firany. A my z Jackiem robimy porządki w naszych zabawkach, ustawiamy świąteczne dekoracje i szykujemy się do malowania jajek. Gdyż oczywiście nie ma Wielkanocy bez pisanek. Z tymi jajkami to mamy masę zabawy. Nasze jajka to właściwie. Nie są pisanki, tylko malowanki, drapanki oraz naklejanki. Gdyż pisanki powstają przez rysowanie, dawniej mówiono, że pisanie na skorupce gorącym, roztopionym woskiem, a następnie zanurzanie jaja w barwniku. W tym roku, jak co roku, mama ugotuje jajka w łupinach z cebuli. Po co? Gdyż łupiny cebuli zabarwiają skorupki jajek na piękny brązowy kolor. Mama specjalnym nożykiem będzie wystrobywać na nich przedsudne wzory. Czyli będzie robić drapanki. Ja z Jackiem natomiast ugotowane na twardo jajka będziemy malować farbkami i kolorować mazakami. Ciekawe, jakie pomysły będziemy mieć na to w tym roku. W tamtym roku narysowałam słoneczko i różne dinozaury. A Jacek malował na jajkach tęczę. Z niektórych jajek powstaną nalepianki. Z nimi też mamy masę zabawy, gdyż na ugotowane jajka nalepiamy różne naklejki oraz wzory wycięte z papieru kolorowego. Z jajek robi się także wydmuszki. Czy wiesz, czym są wydmuszki? Otóż wydmuszki to same skorupki jajek. Dosłownie wydmuchuje się z nich zawartość przez małą dziurkę. I pozostaje sama skorupka. Po co? Otóż taką skorupkę też można pomalować i powiesić, na przykład, na takim małym drzewku z bazi, albo pięknie udekorować. Tak przygotowana wydmuszka może przetrwać przez wiele lat i być używana do dekoracji przez kolejne święta wielkanocne. Ale ale, czy wiesz co to są bazie? Otóż bazie, albo inaczej bazie kotki, to nic innego jak gałązki wierzby, na których osadzone są puchate kuleczki o szarym kolorze, czyli kwiatostany wierzby. Są one bardzo puchate i wyglądają jak śpiące kotki. Stąd też ich nazwa. Bazie kotki. Właśnie przypomniałam sobie, że w tamtym roku moja koleżanka Ania z okazji świąt wielkanocnych przygotowała z bazi palmę. Użyła do tego celu bazi, kolorowych wstążeczek i zrobionych z bibułki kwiatów. A potem w niedzielę palmową poszła ją poświęcić do kościoła. Kiedy byłam u niej tydzień temu, bardzo się zdziwiłam, gdyż ta palemka z tamtego roku wciąż tkwiła za ramą obrazu. Ania powiedziała mi, że to taka tradycja. Poświęconą palemkę trzyma się przez cały rok, aż do następnej niedzieli palmowej, gdyż ma to ochraniać dom przed wszelkim złem, przed piorunami i ogniem, a jego mieszkańców, przed chorobami i nieszczęściem. Hmm, bardzo ciekawe. Święta wielkanocne w tym roku spędzimy całą rodziną u moich dziadków na wsi. Już nie mogę się tego doczekać. W Wielką sobotę razem z babcią przygotujemy wielkanocny koszyczek, czyli święconkę. Święconkę święci się w kościele. Czy wy także przygotowujecie koszyczek na Wielkanoc? Dajcie mi o tym znać, subskrybując ten kanał lub naciskając przycisk lubię to. Nasz wielkanocny koszyczek, jak zawsze, będzie pięknie przystrojony gałązkami bukszpanu. Uwielbiam zapach tej rośliny. A gdy babcia wtyka gałązkę bukszpanu do masła, Całe masło też pięknie pachnie. Ciekawa jestem, co wy wkładacie do wielkanocnego koszyka. U nas wygląda to tak, że najpierw babcia wkłada piękną serwetkę na dno wiklinowego koszyka. Na serwetce układamy jajka, także nasze drapanki, naklejanki oraz malowanki. Nie wiem, czy wiecie, że jaja to symbol nowego życia. Do koszyczka wkładamy także chleb, sól, wędliny, ser, szan, masło, babeczkę, a na samej górze umieszczamy baranka. Oczywiście nie żywego baranka, ale takiego wykonanego na przykład z cukru albo upieczonego z ciasta. Czy też uformowanego z masła. Baranek często ma czerwoną chorągiewkę ze złotym lub białym krzyżem. To ma przypominać, że Jezus umarł na krzyżu, a potem, że z martwych wstał. Czy słyszeliście o wielkanocnym zającu? Do nas wielkanocny zając. Przychodzi w niedzielę wielkanocną, zaraz po wielkanocnym śniadaniu. Najpierw cała nasza rodzina spożywa razem wielkanocne śniadanie. Przed śniadaniem dzielimy się jajkiem ze święconki i składamy sobie życzenia. Wielkanocny stół przykryty jest białym obrusem i ozdobiony bukszpanem. Znajdują się na nim takie potrawy, jak na przykład żurek, gotowana kiełbasa, najczęściej biała, sałatka jarzynowa, szynka, jaja, chleb i przeróżne ciasta. Ciekawa jestem, która wielkanocna potrawa jest waszą ulubioną. Ja uwielbiam żurek z jajkiem. Podczas śniadania mamy masę zabawy, gdyż bijemy się jajkami. Czy znasz tę zabawę? Otóż polega ona na tym, że każda osoba przy stole wybiera sobie jajko. A potem po kolei stukamy się jajkiem w jajko innej osoby. Wygrywa ten, którego jajko nie zostanie uszkodzone. W tamtym roku wygrała nasza babcia. Może w tym roku wygrana będzie moja? Kto wie. A po śniadaniu to dopiero zabawa, gdyż wyruszamy na poszukiwanie jajek. Mówi się, że wielkanocny zajączek schował jajka i należy je znaleźć. Dlatego wszystkie dzieci z okolicy biegają po podwórku i szukają schowanych jajek. Wygrywa ta osoba, która znajdzie ich najwięcej. Czy u Was na Wielkanoc także jest taka tradycja? Możecie mi dać o tym znać, klikając: Lubię to, pod tym filmem. Na drugi dzień Świąt Wielkanocnych jest Lany Poniedziałek. Domyślacie się dlaczego ten dzień nosi właśnie taką nazwę? Oczywiście dlatego, że wszyscy nawzajem polewają się wodą. Mówimy, że jest to Śmigus-Dyngus. Jest to mój kolejny ulubiony świąteczny dzień. Zwłaszcza kiedy go spędzamy u dziadków na wsi. Od samego rana polewamy wodą wszystkich, którzy tylko znajdą się w pobliżu. Super, jeżeli tego dnia jest ciepło, gdyż to czyni zabawę jeszcze przyjemniejszą. Tato powiedział, że kiedyś nie było takich pistoletów na wodę. To w takim razie jak się polewano wodą? Otóż wodę, Wlewano na przykład do balonów, a potem pryskano się nią nawzajem. U dziadków wlewamy wodę także do wiaderek i oblewamy nią nawet dorosłych. Jest przy tym masę śmiechu i zabawy. Tak wyglądają u nas święta Wielkiej Nocy. Kawa jestem, jak wy je spędzacie. Jeżeli podobał się wam ten film o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych, dajcie mi dużego lajka i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia już wkrótce. Pa.